Filip Wiśniewski dla portalu Fightsport, a moim rozmówcą dzisiaj gwiazda rockowej estrady Mick Jagger. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Miku, kiedy jakieś koncerty, trasy koncertowe? No kiedyś będą, na pewno. Tak zupełnie na poważnie, Michał. Super wyglądasz na rockowo. Powiedz, skąd pomysł na taką dzisiejszą kreację? Pokazujesz nowe oblicze? Nie, generalnie stwierdziłem, że po prostu to dzisiaj założę i po prostu założyłem, spontan. Bardzo dobrze, no nie widzieliśmy Cię bo trochę. Zastanawiałem się jeszcze kombojski kapelusz założyć, ale mówię, nie wiem, czy to nie będzie przesadą. Troszeczkę tak. No. Tak, taki umiawy. Michał, co dobrego u Ciebie? Co tam słychać w Twoim świecie, w Twoich poczynaniach sportowych? Ostatnio niestety porażka z Darkiem Kaźmierczukiem, ale mimo wszystko no nie pękałeś tam na robocie, walczyłeś do końca. No generalnie no skutki były tej walki, bo miałem złamany oczodół i drętwienie tutaj ust. Generalnie to się wszystko goi. No i stwierdziłem, że muszę jedną galę, czy tam po prostu jakiś czas odpocząć. Wrócę na pewno. Niech widzowie tęskną. Czy coś jest na rzeczy? Bo troszeczkę jednak czasu minęło od tej ostatniej walki w Warszawie. Nie, no generalnie po prostu teraz odpoczywam, zajmuję się innymi kwestiami. Teraz miałem na przykład na kanale Talent Show, Fuga Talent Show. Także ponad 7 tysięcy rozdałem w gotówce nagród. Z chłopakami z XC teraz ostatnio byłem w górach, także się dzieje. Czy to był dla Ciebie trudny czas tej kontuzji? Bo jednak złamany oczodół to jest rzecz absolutnie poważna. Mówisz tutaj o powikłaniach, a jak zniosłeś to mentalnie? Jak wyglądała Twoja codzienność zaraz po tym? Nie, no jest git, po prostu no, tylko po prostu doszły mnie takie wnioski, że mogłem z nim wziąć walkę w boksie. Sorry, zaskł mi. Mogłem walkę w boksie, to bo... To był K1, prawda? Tak, K1. Chodzi o to, że on nie trafiał tymi prostymi. Miał dobre overhandy i dobrze pracował na nogach. Ja po prostu w ogóle nie byłem jakoś tak obecny na tej walce. Rozumiem, a czy to jest coś, do czego Ty chciałbyś dążyć? Być może, tak jak mówisz, w boksie, bądź też w MMA, bo pamiętam w MMA Ty całkiem nieźle się pokazywałeś, niebieski pas w jiu-jitsu zdaje się, także może to jest formuła, w której doskonale byś się odnalazł z Darkiem Kaźmierczukiem? Generalnie teraz jest jedna kwestia, osoba, która chce się ze mną bić, musi zbić wagę do 75. Rozumiem. Nie byłem cięższych zawodników brał. Generalnie musi być do 7-5 i chcę, prawdopodobnie wracamy do MMA. Jest duży roster zawodników w prime, to też czy Ty jako zawodnik z dziennikarskiego punktu widzenia, no muszę zadać po prostu to pytanie. Ja i kibice są ciekawi, czy Ty masz po prostu kogoś na oku? Generalnie na oku jest, ale generalnie to wszystko musi federacja ogłosić. Ja nie mogę po prostu powiedzieć kto, z kim, kiedy. Po prostu tak jest, takie są zasady gry. Jak Ty się odnajdujesz w Polsce? Jest ciepło, są wakacje, jak spędzasz ten cały czas? No generalnie no, teraz byliśmy w górach, za tydzień jadę na obóz sportowy, w te same góry, także będę się drugi raz wgramarał na Giewont, także po prostu spędzam sobie czas i robię swoją chatę. Rozumiem, że pieszo, bez żadnych wyciągów, o własnych siłach i nogach. Tak jest, to tego. To po prostu tylko własne siły. To Ci dobrze służy, takie wyciszenie się w górach, bo to jest jednak swoisty, bardzo specyficzny klimat. Odnajdujesz tam no, swego rodzaju taką harmonię w tej ciszy? Wiesz co, tak się zastanawiałem, jak zeszłem z tych gór, czy nie zrobić jako pierwszy youtuber koronę Polski. Czyli przejść wszystkie góry, które należą do korony Polski. A ich trochę jest. No, to będzie spore wyzwanie. 28, jak dobrze się nie mylę. Myślisz, że w jakim okresie byłbyś w stanie to zrobić? No chyba na jeden sezon to jest za mało. No nie wiem, no generalnie letnim okresie i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, bo wiesz, jak mięśnie się zmęczą i nie będę w stanie wchodzić, no
plan był taki, żeby każdego dnia wchodzić na inną górę. No ale no zobaczymy. Na razie jest to tylko wizja, ale zobaczymy. Te obozy, o których przed chwilą wspominałeś, czy to one zakładają tylko i wyłącznie piesze wędrówki, czy też jest ten element, że jest mata? Nie, generalnie rano wstajemy, bieg, rozruch, później jest śniadanie, później idziemy w góry czy gdzieś tam, później jest jakiś trening MMA czy boksu, także wszystko to jest sportowe. Mamy dzisiaj bardzo ciekawe walki. Jest między innymi Rafał Nix kontra Kaczor Beres. Jak w Twojej głowie rysuje się obraz tego pojedynku? Kto w Twojej opinii jest faworytem? Jak ta walka może wyglądać? No generalnie bym chciał, żeby Rafał Nix to wygrał. A jak ona może wyglądać? Masz tu swojego faworyta oprócz no, takiej sympatii czystej? No generalnie no różnie może się potoczyć, bo no Kaczor Beres... No on tam ma jakieś wagę, swoje pierdolnięcie. Zależy, czy Rafał Nixowi zagra głowa. No to jest też rywal, który bardzo dobrze pokazał się swoim poprzednim przeciwnikiem, czyli Jasiem Kapelą. Czy uważasz, że to takiego starcia pomiędzy tobą a Kaczorem w przyszłości może dojść? Ponieważ zarówno ty, jak i on jednak z Jasiem wygrywali. No generalnie nie wiem. Po prostu jak zbije wagę do 7,5, to nie wiem, ile on ma na wadze. Okej, no to myślę, że czekamy na ogłoszenia, jeśli chodzi o Twoją osobę. Życzę Ci przede wszystkim zdrowia, bo w klatce pokazywałeś, że tutaj charakter, o Twój charakter nie musimy się obawiać. No i co, dziękuję bardzo za rozmowę, przyjemność. Dziękuję bardzo, miłego wieczoru.